Już? No. Dobra, to co robimy? Wycieraczki. Jakieś gumy wsparciałe do wymiany. Zajmujemy się blacharką. Kompletnie malowanie. Jakie runaki, Michał, malujemy? Czarny, czerwony? Różowy. No nie, dobra, nie będzie ten różowy. W każdym razie tak, reparatur. Pozdrawiam. Robimy tak, progi z tej strony, z drugiej strony progi kompleksowo. No tutaj błotnik, widać, wszystko się sypie. Wymieniamy, tu jest wzniesione, nie będziemy tego klepać. Tu uciąć, spawać nową reparaturkę, będzie gitara. Co do tylnej klapy, tak jak mówiliśmy przedtem, tylna klapa do wymiany razem z wycieraczką. Nie będziemy tego zostawiać. Następna rzecz, światła, nie wiadomo czy działają. Trzeba będzie posprawdzać żarówki, ewentualne rzeczy tam trzeba będzie wymienić. Zderzaki mogą być, chociaż to się podpisuje, plastik się nadspawa i będzie. Dobra. Co do dalszych części. Koła. No koła to pierwszy trzeba zmienić. Opony, wszystko po kolei. Co robimy? Alusy. Jakieś mega kurwa zajebiste chromy. To jest Michale, co wybierasz. A staćcie na chromy? Możemy kurwa zamontować 14 alusy na takich tych płytkich oponkach, kurwa, będą zajebiście wyglądały. Kopnij w koło. To jak koło widać, zarośnięte. Tu powietrze trzymie, tu już widzę. Listew, powiedziałem, że listew nie będzie. No klamkę trzeba dokupić, bo, ale to jak będziemy wymieniać, to od razu wszystkie kasety wymienimy, no bo to za chwilę też puszczą, nie będzie. Dobrze, wszystko dalej. Widać maska brudna, tak będzie malowane wszystko. O. Blacharka nie pognięta, zdrowe, wszystko zdrowe, błotniki zdrowe, drzwi zdrowe, to jest najważniejsze. No to na razie tyle, skończymy. I co, jesteś zadowolony, że kupiłeś Sierrę? Ja ogólnie jestem zadowolony z tego zakupu. Tylko teraz... Myślę, że bardzo dobrze trafiony, tym bardziej, że tych samochodów jest coraz mniej, chyba je remontować, no i trzymać. Tylko teraz pomyśl taką akcję, jak ci przyjdzie zapłacić za ten parking, ile ona tu stała. Nie ma z tym problemu, można przyjechać w nocy. No tak, a jak ją przetransportujesz? To jest moja sprawka. Aha, no to tyle od Rafała, nowego właściciela tego oto pięknego samochodu. Jak widzicie, igła i w ogóle. Stan idealny, można powiedzieć. Stan idealny, tak. No to co, widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście. No to na razie. Na razie.